Kameralny Gruszczyn to nowo powstające domy w gminie Swarzędz w bliskim sąsiedztwie Poznania. To spokojna przestrzeń i kojący widok na zieleń. To las kilka minut spacerem od domu i przytulny azyl w postaci zadrzewionego ogrodu i starannie dobranych detali. Zostały one wyeksponowane zarówno w strefie wejściowej, jak i na tarasie, gdzie zaskakują ponadczasowym designem. Podobnie jak pokrycie dachu wysokiej klasy płaską dachówką ceramiczną. Dobre jakościowo materiały wraz z jasnym wnętrzem stanowią pełną ciepła oprawę dla życia rodziny. Każda część bliźniaka w zabudowie czworaczej oferuje powierzchnię od 86 do 92 m2 plus dodatkowe 18 m2 strychu. Dodatkowym atutem jest wysokość pomieszczeń, która wychodzi ponad standardowe rozwiązania. Czas zobaczyć wnętrze domu. Parter tworzy wygodny przedsionek, korytarz z wydzieloną przestrzenią pomocniczą, toaleta i wreszcie pełna światła i przestrzeni strefa dzienna. Na drugim poziomie zaplanowano 3 sypialnie oraz ustawną łazienkę. Wchodząc do domu wita nas okazały przedsionek. Nowoczesne drzwi z delikatnym przeszkleniem to dodatkowy atut. Korytarz obejmuje również część przestrzeni pod schodami, którą można zagospodarować do przechowywania. Funkcjonalnie całość domyka toaleta z miejscem na pralkę. Nowoczesne okna do podłogi wpuszczają naturalne światło do każdego pomieszczenia. Jest to szczególnie odczuwalne w strefie dziennej. Jej urokliwy klimat to również zasługa dużej, otwartej przestrzeni. Łącznie do dyspozycji mamy tu blisko 31 m2, co daje elastyczne możliwości aranżacji. Urządzenie wygodnej jadalni, korzystanie z dużego narożnika czy możliwość budowy wyspy kuchennej lub wydzielenia osobnego pokoju jako miejsca do pracy czy kolejnej sypialni. Projekt przewiduje każdą z tych opcji. Pamiętajmy, że wykorzystanie przestrzeni ułatwia brak grzejników i ogrzewanie podłogowe. Spokój i ciszę zapewnią częściowo zadrzewione działki. W tym przypadku oglądamy ogród o powierzchni 155 m2. Taras z kostki czy drewniany? Każdy może wybrać odpowiednią dla siebie wersję dopasowaną do klimatu leśnego azylu i wystroju wnętrza. Ogród zapewnia łagodną grę światła filtrowanego przez korony drzew. Dom zaprojektowano z myślą o rodzinie z dziećmi, stąd drugi poziom tworzą 3 sypialnie, każde o powierzchni około 10 m2 oraz wygodna łazienka z miejscem zarówno na wannę, jak i na prysznic. Korzystny odbiór przestrzeni to zasługa wpadającego do środka światła, a także ustawnego kształtu pokoi. Zwróćcie uwagę, że wszystkie okna w strefie sypialni zaprojektowano również do podłogi. Co równie ważne, dom otwarty na zieleń posiada proekologiczne rozwiązania. Dbałość o środowisko przejawia się w użytym systemie ogrzewania. W drugim etapie inwestycji przewidziano bowiem powietrzne pompy ciepła połączone z zasobnikiem ciepłej wody i systemem ogrzewania podłogowego z możliwością jego rozbudowy o instalację fotowoltaiczną. To rozwiązania wygodne i ekonomiczne, a przy tym ekologiczne. Zobaczmy teraz, jak wygląda budowa domów z drugiego etapu inwestycji przy ulicy Żuławskiego w Gruszczynie. Tutaj, podobnie jak w pierwszym etapie, odnajdziemy widok na zieleń i spokojne sąsiedztwo. Zakup lokalu na etapie budowy daje możliwość wprowadzenia autorskich zmian w układzie pomieszczeń oraz instalacji. Budowa realizowana jest przez znaną i cenioną firmę Budopol Poznań. Daje to gwarancję wysokiej jakości wykonania prac i komfortu mieszkania przez długie lata. Kameralny Gruszczyn to odpowiedź na potrzebę odpoczynku od pędu miasta oraz jednoczesnego dostępu do wszystkich wygód. Po sąsiedzku znajdziemy tereny spacerowe, niezliczone trasy rowerowe i plac zabaw. Bogate zaplecze sportowe i edukacyjne, handlowo-usługowe i rekreacyjne gminy Swarzędz jest dostępne na wyciągnięcie ręki. Na koniec ważny szczegół. Domy w inwestycji Kameralny Gruszczyn to spokojne sąsiedztwo. Z jednej strony niska zabudowa jednorodzinna, a z drugiej las.